Koala versus Jezus. Śmierć to dla nas um, prawie że coś dobrego. Nie w tym sensie, że życie jest do dupy i powinno się skończyć najszybciej jak się tylko da, albo że ludzkość szkodzi planecie i powinniśmy ją anihilować, albo coś. Nie. Mam na myśli po pierwsze to, że my ludzie wydostaliśmy się z łańcucha pokarmowego, nie mamy znajomych, którzy zostali zjedzeni przez drapieżniki i bardzo wydłużyliśmy żywot typowego osobnika naszej rasy. Nasza cywilizacja wypracowała sobie metody, Zwalczania niedogodności, poprawiania komfortu życia, a kiedy jesteśmy już na łożu śmierci, to mamy ze sobą specjalistów ze środkami przeciwbólowymi. Ostatecznie, gdy diagnoza lekarza nie przewiduje już dla nas nic dobrego, w niektórych krajach możemy po prostu poprosić o pewne środki i wyjść z tej imprezy. Ale teraz pomyśl o zwierzętach, które nie są ludźmi. Jak umierają? No cóż, w przypadku tych zwierząt, które my hodujemy, żeby je potem zjeść, to w przypadku milionów z nich. Ich ostatnie chwile to istne katusze, coś podobnego do tortur, ale skupmy się na zwierzętach żyjących w dziczy. Z wyjątkiem zwierzątek domowych, które rozpieszczamy i którym gwarantujemy wygodną egzystencję, praktycznie każde zwierzę w dziczy umiera w przerażający sposób. Kainizm, drapieżniki, choroby, kontuzje, pasożyty. Głód, pragnienie, klęski żywiołowe, ogień. To są sposoby, na które zwierzęta żegnają się z życiem. Ilość cierpienia, jaka zachodzi w królestwie zwierząt, jest niewyobrażalna, nieprzebrana. Ale umierają też w inny sposób. Jest takie miejsce w Ameryce, które nazywa się La Brea Tar Pits. Jest to rejon tzw. jeziorek asfaltowych. Asfalt występuje tam całkowicie naturalnie. Te jeziorka różnią się od siebie. Niektóre z nich najwyraźniej przez większość czasu mają taką ilość asfaltu, tak minimalną, że e, zwierzęta żyjące tam 30 tysięcy lat temu mogły się w, niej, w tych jeziorkach kąpać, z nich pić, ale jest problem. Kiedy wejdzie się do Rancha La Brea, to można zobaczyć coś, co na pierwszy rzut oka wygląda jak kąpiący się słoń. Fajna scena, nie? Nie. Nie. Otóż nie jest to kąpiący się słoń. Jeziorka, o których mowa, sporadycznie wyrzucają dużo większe ilości asfaltu. To jest rekonstrukcja słonia, który utknął w asfalcie. Ten słoń będzie tam stał. E, aż umrze z głodu z nogami zanurzonymi w asfalcie. Ale jest gorzej. Widzicie, zwierzę, które utknęło w asfalcie. Będzie wydawać dźwięki rozpaczy. Co zwabi drapieżniki? Wilki gatunku Canis dirus. Wilk nie jest na tyle inteligentny, by rozpoznać niebezpieczeństwo w postaci asfaltu, ale umie rozpoznać słabą i łatwą ofiarę. Unieruchomione zwierzę to dla niego gratka, łatwe jedzenie, więc pragnąc je zeżreć, wpakowuje się w dokładnie tą samą sytuację, w której jest teraz pierwsze zwierzę. I też umiera z dokładnie tego samego powodu. Asfalt świetnie utrwala i konserwuje skamieliny, dzięki czemu możemy zobaczyć szczątki zwierząt, które stamtąd wyciągnięto. Muzeum La Brea pokazuje na przykład e, czaszki wilków znalezionych w asfalcie. Oto jak wyglądają. E, myślę, że to dużo nam mówi. Twierdzę, że to cierpienie zwierząt, które e, jawi nam się jako całkowicie niepotrzebne. Stanowi mocne dowody na rzecz tezy, iż nie istnieje żadna wszechmocna, wszechwiedząca i nieskończenie dobra istota. Od teraz będę mówił na nią hipoteza wszechboga, a pod takim minimalnym opisem Boga podpisują się również chrześcijanie. Innymi słowy są to dowody na rzecz tezy, iż chrześcijański Bóg nie istnieje. Jedyne co musimy zrobić, żeby się o tym przekonać, to porównać hipotezę wszechboga z hipotezą obojętności. Hipoteza obojętności to założenie, że ani. Świat, który tutaj zastajemy, ani świadome istoty, które w Nim żyją, te rzeczy nie są wytworem żadnej dobrej osoby. Teraz, jeżeli użyjemy tak zwanego law of likelihood, to odkryjemy, że ta druzgocąco wielka ilość cierpienia, jaką zastajemy w tym świecie jest świetnie przewidziana, jeżeli hipoteza obojętności jest prawdą, a bardzo słabo przewidziana, jeżeli hipoteza wszechboga. Jest prawdą. A więc są to dowody na rzecz tezy, iż taki Bóg nie istnieje. Uważam, że w tej kalkulacji powinniśmy też uwzględnić tak zwane background knowledge, czyli wiedzę zastaną, czy też wiedzę towarzyszącą, co po prostu oznacza wszystko inne, co wiemy o świecie i co jest istotne. Dlatego rozważania. Na przykład historia pochodzenia gatunków. Dla jasności każdy chrześcijanin, który chciałby twierdzić, że to, co prezentuje, nie stanowi dowodów na rzecz tezy, iż jego Bóg nie istnieje, może to zrobić na, na tylko dwa sposoby. Może argumentować, że te dwie liczby, które wspomniałem, są w jakiś sposób równe lub jednakowe, wtedy nie są to dowody na rzecz jakiejkolwiek z tych dwóch tez. Albo że całe to cierpienie jest w jakiś sposób lepiej przewidziane. Mniej zaskakujące jeżeli wszechbóg istnieje, niż jeżeli hipoteza obojętności jest prawdą. Co uważam za absurd, szczerze mówiąc. W żadnym razie nie jest to wystarczające, żeby podać wymówkę dla Boga, która jest możliwym wytłumaczeniem tego cierpienia. Wiem, że takie są. I co z tego? Kiedy wchodzę do samolotu, to wiem, że to możliwe, że się rozbijemy i że to będzie ostatni lot, jaki kiedykolwiek ten samolot wykona, a ja będę, wiesz, martwy. No i co z tego, że to jest możliwe? Wiem też, że to jest skrajnie nieprawdopodobne i że żadna racjonalna osoba nie powinna na to stawiać. Dobra, więc czemu sądzę, że cały ten ogrom cierpienia jest nieoczekiwany, jeżeli hipoteza wszechboga jest prawdą? Cóż, dlatego, że wszechwiedzący, wszechmogący i nieskończenie dobry Bóg będzie wiedział, że jest, będzie miał moc, żeby zapobiec i najbardziej ze wszystkich osób będzie chciał, żeby świat nie zawierał bezcelowego, niepotrzebnego cierpienia. Ale najpierw skupmy się na samym koncepcie bycia dobrym. Zadaj sobie pytanie, skąd wiemy, że dobra istota to jest taka, która pragnie, by świadome istoty nie doświadczały bezcelowego, niepotrzebnego cierpienia? Jeżeli skupisz się na tym problemie wystarczająco długo, to zauważysz, że to jest dość głupie pytanie. Dobre moralnie osoby takie jak Martin Luther King lub Gandhi są uważane za dobre moralnie. Głównie dokładnie dlatego, że działają by zapobiec niepotrzebnemu bezcelowemu cierpieniu. To jest główny nieodłączny trzon znaczenia frazy dobra osoba. Wyobraź sobie dobrą osobę, która powoduje Niepotrzebne, bezsensowne cierpienie na ogromną skalę. Otóż nie ma takich. To jest definicja psychopaty i tyrana. To jest dokładnie nie to, czego byśmy oczekiwali od dobrej osoby tylko że cierpienie na ogromną skalę, które zdaje się być, znosi każdą oznakę bycia bezcelowym i niepotrzebnym. To jest dokładnie to, co obserwujemy w tym świecie. A mówi się nam, że jest osoba odpowiedzialna za ten świat, za jego stworzenie, za jego uformowanie, która miała w planach stworzenie takiego właśnie świata. Kiedy to publikuje, prawdopodobnie Australia nadal płonie. Według podania z 7 stycznia, być może nawet miliard zwierząt zginął w pożarach. W Australii. Jest taki cytat, ponoć wypowiedział to Stalin, yy, który brzmi tak: Śmierć jednej osoby to tragedia, śmierć miliona to statystyka. I rzeczywiście my ludzie mamy trudności z ogarnięciem tych liczb, więc warto nosić przy sobie łatwo dostępne i zrozumiałe dla nas analogie. Żeby upłynął milion sekund, milion sekund, nie? To potrzebne jest 11,5 dnia. Żeby upłynął miliard sekund, Potrzebne jest 32 lata. Więcej, więcej sekund niż trwa całe moje życie. Warto też zobaczyć, co oznacza śmierć chociażby jednego z tych zwierząt. Koala to nie jest zwierzę dostosowane do ucieczki. Patrzcie na Tom Koale. Ma oparzenia na całym ciele. Psycholog Dan Ariely czasem opowiada, jak strasznym przeżyciem były dla niego jego oparzenia. I to, że trzeba było mu zmieniać bandaże, i to, że. Za każdym razem jego oparzona skóra była tak delikatna, że kiedy ściągano mu bandaże, żeby założyć nowe, to zrywano mu tą tkankę, która zdążyła się zagoić. I teraz, co dokładnie Bóg zyskuje na cierpieniu tych zwierząt? Bóg mógłby bez żadnego wysiłku stworzyć świat, w którym żadne z tych cierpień w ogóle nie mają miejsca. Dosłownie nic by go to nie kosztowało. Dla takiej dla takiej istoty wszystko przychodzi bez wysiłku. Okay? Więc czemu tego nie robi? Karol Darwin napisał kiedyś tak. Nasz rozum wzdryga się przed podejrzeniem, że Boża dobroć nie jest nieograniczona. Jakąż bowiem korzyść może przynieść cierpienie milionów niższych zwierząt w ciągu nieskończonego niemal czasu. Ten bardzo stary argument przeciw istnieniu rozumnej pierwszej przyczyny, oparty na istnieniu cierpień, wydaje mi się bardzo poważny. Tymczasem istnienie wielu cierpień doskonale daje się pogodzić z poglądem, iż wszystkie istoty organiczne rozwinęły się przez zmienność i dobór naturalny. Teraz zastanówmy się nad hipotezą obojętności. Teorię ewolucji będę traktował jako wiedzę, która nie wynika z żadnych z tych dwóch hipotez, które porównuję, ale wiemy z innych źródeł, że jest słuszna. Wiemy, że organizmy ewoluowały przez mutację i naturalną selekcję. W świecie, gdzie życie powstało naturalnie, lub w świecie, gdzie życie zostało stworzone przez stworzycieli obojętnych. Na los zwierząt, nikt nie obchodziłby się tym, by nie dopuścić do cierpienia zwierząt, gdy te na przykład płoną w ogniu. Ewolucja generalnie rzecz biorąc faworyzowałaby te organizmy, które czują ból w kontakcie z ogniem, by zniechęcało to je do podchodzenia do ognia i uczyło zwierzę, czego ma unikać. I nie da się opowiedzieć żadnej prawdopodobnie brzmiącej ewolucyjnej historyjki, która tłumaczyłaby, jak na przykład powstanie genu, który wyłącza poczucie bólu, kiedy Dane, dane zwierzę nie ma już nadziei na przetrwanie. Więc istnienie cierpienia i charakterystyka, cechy cierpienia zdają się być świetnie przewidziane, jeżeli ewolucja to ślepy proces, lub jeżeli bogowie, którzy stworzyli życie, pozostawili rozwój życia samemu sobie, nie obchodząc się, czy wyniknie z tego jakieś dobro, czy nie. Wiemy też, że organizmy będą się mnożyć, i jako, że zasoby są ograniczone, Konkurować ze sobą o przetrwanie. Wiemy, że wszystkie zwierzęta muszą zjadać coś, co żyje. W obojętnym świecie nikt nie stawiałby sobie za priorytet, żeby sprawić, że wszystkie zwierzęta będą jadły rośliny. A więc obserwacja drapieżników nie jest zaskakująca. W obojętnym świecie nie musimy się doszukiwać moralnego powodu tsunami, tornado, trzęsień ziemi, pożarów. W takim świecie są to po prostu rzeczy, które się dzieją tak jak krążenie planet po orbicie, albo zamarzanie wody. Hipoteza obojętności świetnie przewiduje fakty, które widzimy. Hipoteza Wszechboga w ogóle sobie z nimi nie radzi, a więc są to dowody na rzecz fałszywości hipotezy Wszechboga. Hej. Widzicie te drzwi? Tam urodził się Artur Schopenhauer. W kontekście tego, co zaraz powiem, jest to dość ironiczne, że na szczycie tych drzwi widzimy jakiegoś jelenia albo sarnę. W jednym ze swoich dzieł Schopenhauer prosi nas, żebyśmy wyobrazili sobie dwa zwierzęta: jednego drapieżnika, który właśnie dopadł, dopadł jakąś ofiarę, no i oczywiście tą ofiarę, która właśnie jest zjadana. Teraz pomyślmy o tej interakcji, że tak powiem. Wyobraźmy sobie lwa i antylopę. Ta antylopa właśnie jest rozrywana na strzępy. To są ostatnie chwile jej życia. Pewnie jest to. Uciekała przed chwilą w, całkowicie, w całkowitej panice, a teraz będzie cierpieć przerażające boleści z powodu tego, co ten lew jej robi. A lew, nie żeby wyciągał z tego jakąś szczególną radość, to jest ten sam posiłek, który jadł bez przerwy. Musiał go zdobyć ogromnym wysiłkiem. Musiał pędzić za nim. Jak porąbany. A gdyby tego nie zrobił, to umarłby z głodu. Schopenhauer uważał, że to jest jedna z danych, które pozwala nam zauważyć pewną ogólną zasadę na temat yy, przyjemności i bólu w tym świecie. Czyli to, że przyjemność zdaje się być zawsze mniej przyjemna, niż oczekiwaliśmy, a ból bardziej bolesny, niż oczekiwaliśmy. Świnia versus. Jezus, poprzedni problem, jaki zaprezentowałem, wynika z empirycznych obserwacji tego co zachodzi w świecie. Teraz czas na problem wewnętrzny, wewnątrz doktryny chrześcijańskiej. Chrześcijanie nalegają, że Bóg, w którego wierzą, jest wszechwiedzący, wszechmogący i nieskończenie dobry. Ale jeżeli przyjrzymy się zawartości Biblii, to zauważymy tam coś przeciwnego. Jeden z moich ulubionych wersetów to werset, w którym Bóg zleca maltretowanie koni. Biblia poznańska najlepiej tłumaczy te wersety. E, oto słowa wypowiedziane przez Boga Według Was, chrześcijanie, Jozuego 11, 11:6. Wtedy rzekł Jahwe do Jozułego. Nie bój się ich, jutro o tym właśnie czasie wydam ich wszystkich Izraelitom na zagładę. Koniom ich ścięgna podetniesz, a rydwany ogniem podpalisz. Oczywiście to się dzieje, Jozue wygrywa, i potem Biblia mówi w 9, w 9 wersecie 11 rozdziału: Jozue postąpił z nimi według nakazu Jahwe, koniom ich, Podciął ścięgna. Biblia Tysiąclecia używa tutaj sformułowania konie ich okulawisz. W języku hebrajskim to słowo oznacza coś bardziej precyzyjnego. Koniom podcinano ścięgna Achillesa. Ucinano im ścięgna tylnych nóg. Robiono to po to, żeby konia nie można było już użyć w wojnie. To unieruchomiało tego konia. Polecam ci pogadać ze sportowcami, którzy zerwali ścięgno Achillesa. Mówią oni, że jest to jeden z najgorszych bólów, Jaki w ogóle można doświadczyć? Czemu Bóg znęca się nad tymi zwierzętami? Czemu Bóg za nic ma ich cierpienie? Czy naprawdę nie przyszło mu do głowy żadne lepsze rozwiązanie tego problemu? W poprzednim rozdziale, czyli w rozdziale 10 Księgi Ozłego, kiedy celem Boga jest zamordować grupę, inny lud, po prostu grupę ludzi z innego ludu. To nie waha się ani przez chwilę, żeby użyć magii. Wyczarowuje ogromne kamienie, które zrzuca na tych ludzi, żeby ich zmiażdżyć i zabija ich więcej niż, yy, niż, niż wojsko od Jozuego zabija tych wojska przeciwników. Rozdział później: Bóg może zlitować się nad niewinnymi zwierzętami na przykład może teleportować je na amerykańskie prerie. Gdzie będą żyć spokojnie, może sprawić, że nagle w cudowny sposób będzie to niemożliwe, żeby mogli zaprzęgnąć je do rydwanu. Mógłby sprawić, że staną się jak patronusy w Harry potterze, że staną się spektralnymi zwierzętami. Nie będzie można ich zranić ani dotknąć, ani użyć do swoich celów, bo są niematerialne i twoja ręka przenika przez nie, kiedy próbujesz je dotknąć. To jest możliwe, to jest logicznie możliwe, a więc dla Boga wykonalne. Ale nie! Boski plan zakłada, żeby dosłownie torturować te zwierzęta. Czemu? Sam Jezus ma też w Biblii piękną przygodę przygodę ze świniami. Jest taka scena w Ewangelii, że Jezus przybywa do nowej krainy i podbiega do niego osoba opętana. I wtedy opętany, wołając wielkim głosem, rzekł: Co ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Albowiem powiedział mu, wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go, jak ci na imię. Odpowiedział mu, na imię mi legion, gdyż jest nas wielu. I prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy. A pasło się tam, u podnóża góry, duże stado świń. I prosiły go duchy, mówiąc: Poślij nas w te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. I pozwolił im. Wtedy wyszły duchy nieczyste i weszły w świnie, i rzuciło się to stado ze stromego zbocza do morza. A było ich około dwa tysiące. I utonęło w morzu. Teraz pytanie brzmi: czemu on to zrobił? Czemu on po pierwsze usłuchał diabła? A po drugie zamordował dwa tysiące świń? Po co? Po co on to zrobił? Ta historia w ogóle nie jest nawet na tyle klarowna, żeby nam powiedzieć, czy te duchy umarły i zniknęły po tym jak świnie rzuciły się w te morze i utonęły. Ale niezależnie od tego, czy te duchy to przetrwały, czy nie, to po co on je wrzucił w świnie? Po co on kazał? Tym świniom się topić. To w ogóle nie ma sensu. Bo przecież Jezus mógłby po prostu pstryknąć i sprawić, że diabeł całkiem zniknie i nie będzie już w niczym ciele. Albo jeszcze lepiej, Bóg mógłby wyciągnąć złe duchy z tego człowieka i zmienić naturę tych duchów na dobrą naturę. Zmienić je w dobre duchy. Rozwiązanie, które obrał Jezus. To po pierwsze zgodzenie się na prośbę diabła. <grym> po drugie, całkowite zaniedbanie tego, czy właściciele tych świń. <laughs> Pragną pozbyć się dwóch tysięcy egzemplarzy swojego bydła. I po trzecie, całkowita znieczulica na to, jak to jest być topiącym się zwierzęciem. Ten fragment zdaje mi się być po prostu śmieszny. Podsumowując, zarówno zewnętrzny świat, jak i yy, święte pisma yy, chrześcijan zdają mi się wykazywać, że Bóg, którego chrześcijanie sobie wyobrażają, po prostu nieskończenie dobry, nie jest. Bóg, jeżeli istnieje, zdaje się traktować zwierzęta tak, jakby odczuwały równie dużo co marchewka, co jest po prostu fałszem. Wszech Bóg, tak jak zdefiniowałem go w tym filmie, w świetle dowodów, które zaprezentowałem, to zdaje się być po prostu postać fikcyjna. Ja jestem Łukasz Wybrańczyk, i śmiem wątpić.